Witaj! Z tej strony Asia z kanału Magisterna 5. Dziś zajmiemy się wyborem tematu pracy dyplomowej. Nie masz jeszcze tematu pracy? Szukasz inspiracji? Myślisz nad tym, jak dobrze wybrać temat pracy magisterskiej lub licencjackiej, aby nie był on zbyt trudny, a jednocześnie ciekawy? W pierwszej części opowiem Ci, dlaczego warto wybrać dobry temat i kiedy powinieneś się za to zabrać. Jaki jest ostateczny termin wyboru tematu oraz dlaczego najpierw powinieneś wybrać temat, a dopiero później promotora. Zapraszam. Wybór niewłaściwego tematu może mieć fatalne skutki, łącznie z nienapisaniem pracy i setkami poprawek od niezadowolonego promotora. Dlatego też nie bez przyczyny jest to jedno z pierwszych nagrań na kanale Magisterna 5. To właśnie wybór tematu decyduje o powodzeniu Twojej obrony. Dlaczego w ogóle warto wybrać dobry temat? Po pierwsze, pisanie pracy będzie przyjemnością. Jeżeli interesujesz się informatyką, to zapewne o wiele szybciej napiszesz pracę o systemach informatycznych wspomagających zarządzanie niż o motywowaniu pracowników w administracji publicznej. Pisanie pójdzie szybko i bez poprawek. Jeżeli będziesz pisał na temat czegoś, czym się fascynujesz, w ekspresowym tempie napiszesz całą pracę. Dodatkowo unikniesz bardzo dużej ilości poprawek. Badania zaciekawią z pewnością promotora i recenzenta. Jeśli wybierzesz pisanie pracy badawczej, to w części praktycznej będziesz mógł opisać swoje doświadczenia zawodowe oraz spostrzeżenia, a nawet może uda Ci się opisać firmę, w której pracujesz. Obrona stanie się formalnością, jeżeli komisja stwierdzi, że naprawdę czujesz temat i potrafisz o nim swobodnie opowiadać. Wówczas piątka na dyplomie jest praktycznie zapewniona. Chyba nie muszę Cię przekonywać do tego, że warto skupić się i przyłożyć do wyboru dobrego tematu swojej pracy. Kiedy wybrać temat? Temat powinieneś wybrać co najmniej rok przed planowanym terminem obrony. Naszym zdaniem nad tematem najlepiej zacząć się już zastanawiać podczas pierwszego roku studiów, kiedy zaczynasz odkrywać własne zainteresowania naukowe oraz masz dużo czasu na zapoznanie się z literaturą, poznanie wykładowców i zastanowienie się nad wyborem promotora. Jednak wiadomo, że na pierwszym roku raczej nikt nie myśli o tak mało istotnych sprawach jak praca dyplomowa. Zakładając realnie, jeżeli planujesz obronę na czerwiec, to zacznij zastanawiać się nad swoim tematem już w kwietniu roku poprzedzającego obronę. Zastanawiać się, dlaczego tak wcześnie powinieneś się za to zabrać? Już wyjaśniam. Po pierwsze, będziesz miał wystarczająco dużo czasu, aby zastanowić się, jaki temat Cię najbardziej interesuje. Po drugie, wnikliwie przeanalizujesz dostępne materiały i być może zaczniesz już zbierać potrzebną literaturę. Jeżeli pisząc zdecydujesz się na pracę badawczą, będziesz miał wówczas dużo czasu na znalezienie firmy, której zarządzający pozwolą Ci przeprowadzić badania. Po czwarte, łatwiej i szybciej znajdziesz dobrego promotora. Zazwyczaj dobrzy promotorzy są bardzo szybko zajmowani, w związku z tym wyprzedzisz konkurencję. Zyskasz także przychylność promotora. Ci mityczni promotorzy są także tylko ludźmi i bardzo lubią, gdy studenci nie przysparzają im problemów. Zyskasz wielką przychylność, gdy przyjdziesz z gotowym tematem i dodatkowo będziesz miał o nim duże pojęcie. Promotor zapamięta Cię także jako osobę z inicjatywą i obdarzy Cię swoimi względami w przyszłości. W jaki sposób? Wówczas, gdy inni będą miesiącami czekać na sprawdzenie swojej pracy, Ty będziesz miał już wszystko zaakceptowane, przez co wszystkie etapy związane z pisaniem i obroną pójdą sprawniej i szybciej będziesz miał wakacje i to bez nerwów związanych z myślą o obronie we wrześniu. Chyba warto, prawda? Bardzo polecamy jak najszybszy wybór tematu. Jednakże muszę wspomnieć o czymś takim jak termin ostatecznego wyboru tematu. Jaki on jest? Inny dla każdej uczelni. Każda uczelnia wyznacza termin, w którym musisz podać ostateczną deklarację swojego tematu. Po przekroczeniu tego terminu nie można już zmienić tematu pracy. Ale w rzeczywistości jest on tylko teoretyczny i tak naprawdę nawet na bardzo krótko, na przykład kilka miesięcy przed obroną, istnieje możliwość zmiany tematu swojej pracy. Dlatego też, jeśli faktycznie stwierdzisz, że jednak wybrałeś zły temat, udaj się do promotora, następnie do dziekanatu, a jeśli zaistnieje taka potrzeba, to nawet do prodziekana do spraw studenckich. Nie poddawaj się, bo temat decyduje o Twoim sukcesie. Dlatego też pamiętaj, zawsze możesz próbować go zmienić. Muszę podkreślić również jedną bardzo istotną rzecz związaną z wyborem tematu.
Staraj się kierować zasadą najpierw temat, później promotor. Niektórzy oczywiście twierdzą inaczej, jednak prawda jest taka, że to wybór tematu powinien być podstawą, a następnie można zabrać się za szukanie promotora specjalizującego się w określonej dziedzinie. To ważne, wybierz sam temat, niech nie robi tego za ciebie promotor. Chyba nikt nie chciałby pisać o czymś, na czym się kompletnie nie zna i co go nie interesuje, lub w czym po prostu czuje się słaby. Pisanie pracy ma sprawiać przyjemność, a nie przytłaczać. Jeśli nie chcesz pisać o hodowli kur zielononóżek w południowo-wschodniej Polsce, wybierz mądrze i zawczasu. To tyle w pierwszej części. Opowiedziałam Ci o tym, dlaczego warto wybrać dobry temat, dlaczego warto wybrać temat dużo wcześniej, jakie są ostateczne terminy wyboru tematu, a także dlaczego warto wybrać najpierw temat, a dopiero później promotora. Pierwsza część była czysto teoretyczna, w drugiej przejdziemy do sedna, czyli poruszymy takie tematy jak co należy zrobić przed wyborem tematu, po czym poznać dobry temat, a także jakich tematów nie wybierać. To tyle w dzisiejszym nagraniu. Jeśli Ci się ono podobało, to subskrybuj ten kanał. Zapraszam Cię także na bloga Magister na 5. Znajdziesz na nim wiele pomocnych wskazówek i informacji istotnych przy pisaniu prac dyplomowych. Do zobaczenia. Hej!